Dobrze, więc teraz. Dzisiaj właściwie, bo to będzie kolejny odcinek następnego dnia. To będziemy niszczyć pierwsza sprawa. Tak jak powiedziałem, idziemy najpierw tu. W celu próby zniszczenia tych pierwszych tutaj też. A że... Przyjaciel mój żółty ma wszystko głęboko gdzieś. Jego sfory mają to jeszcze głębiej. Demony żółciowe muszą to mieć naprawdę głęboko. Nie wnikajmy dalej. Lepiej nie. Traktus. Wy i wy. O, mam pomysł. Taki dosyć głupi. Stracę na niej dużo kasy, ale nie, nie tak. Gra. Ale to mi pozwoli na bardzo... na atak taki. Zwycięstwo, straciłem kogoś, ale olać to. Chyba padł. Teraz popatrzę nawet, kto padł. No, tak jak sądziłem, padł jakiś czarnoksiężnik. Olać go. Tak, nawet widać to jego cielsko śmierdzące. Przepraszam. Nie wiem, coś mi tutaj, coś teraz jakąś taką manię mówienia. Przepraszam, mam. Przepraszam za to. Boże. Dobra, tu jest pławka kamienna, trzeba ją rozwalić. Wiadomy sposób, dystansowe stwory. Gra zapisana. Tak, dokładnie jeden dystans. Jakiego typu są to stwory? Żelazne. Uwaga, zaraz padnę. Tak, to bardzo zabawne. Jej! Paść. Albo przejechać po tym. Już padaj. Zaatakowano twoje stwory. Wyczerpują się zapasy złota. Olać sprawę, idziemy dalej. Dobra, jeszcze trzeba będzie... Idiota. Trzeba będzie to rozwalić. To rogaty niech się tym zajmie. Już padło? To okej. To mogę... Teraz je, a jego wsadzę z powrotem. Jakiego typu są to drzwi? Magiczne. Czy trochę to pójdzie? Już się nie umiem doczekać. Kolejny skrót mojej armii. Tylko przejmę sobie tutaj to. Tam nie idę do tych bohaterów. No i rozwalę tego żółtego. Od razu taki szybki atak. Szybki atak na... Yeah, vampir. No tak. Znowu ci z kolei się nie lubią. Dobra. Sądzę, że trzeba będzie przeprowadzić bardzo szybko ten atak. Gra zapisana. I guest. Twe ciało. Go on. Dorzucam ci jeszcze. Wygrywaj. Jedzie. Ale naprzód. Opanowałeś nogi. Fuck, nie wiem dlaczego. Aha, oni się teleportowali. Rogaty potrzebuje pomocy. O, fuck, ale go wzięli.
obroty. Gangbang. Pomóżcie mu. Nie sądzę, żeby oni byli jacyś specjalnie silni. Przejmować wszystko, co się da, ludzie. O właśnie, przejście, ważne, przejście przejąć. Dobrze, dobrze myślicie. Choć raz. Pułapka kamienna, ha, ha, ha. Rogaty też padł? Nie, to dobrze. No to ekspansja. Właściwie nie ekspansja, tylko zdobywanie tego, co zostało właściwie. Widzę, że niektóre jego stwory... twoje stwory. Które stwory sobie uratował. Twoje stwory walczą między sobą. Widzę. Nie przypominam sobie jakoś, żeby w drugiej części też stwory między sobą walczyły. Dawno tak długo nie wygrywałem. Naprzód, panowie. Fuck! Niech cię szlak. Twe sługi wygrywają. Nie teraz, teraz w prawo. Twe sługi wygrywają. Twe sługi wygrywają. Straty na wojnę są mało wartościowe. Albowiem kolejny chłopnik mat. Co z tego? Aha! Na wampir. Okidoki. Idziemy teraz w lewo. Twoje stwory walczą między sobą. Daj mi go tu. Nie wiem, kto kogo zabija, ale lepiej, żeby nikt nikogo nie zabijał. Chodzi, a może latać. Ja sądziłem, że pójdzie tak łatwo. Byłem naiwny. Chodź tu, Rogaty, jesteś potrzebny. Rogaty, ale nie jesteś. Jak ty się nazywasz? Nice, napisane praktycznie po polsku. Muszę zaktywować tą pułapkę. Może już nim od razu polecę. Uaktywnię sobie to. Okej. Zająłeś go. Od razu polecę już do serca lochu. Rogaty mi rozwalę to wszystko. Boże, debilu, mogłeś poczekać, aż ja to zrobię. No... Widzę, że... Wampir się tam bawi z drugiej strony, tak? Zaatakowano twoje stwory. O, siema, ktypku. Dwoma ciosami, to jest koks. To trochę potrwa. Bij! Lata później. Zaatakowano twoje stwory. Twoje stwory. Zasługi wygrywają. Twoje stwory walczą między sobą. Oj, wampir, wampir. Na ty potrzebny jesteś. O, wcisło go. I latająca pułapka. Latająca pułapka forever. Oj, trochę dużo mi no. Wow, gangbang. Dobra, z tym już sobie Rogaty nie poradzi sam. Ale wiem, kogo mu tam rzucić na pomoc. Dziękuję bardzo. Rogaty jest trochę osłabiony. Twe sługi wygrywają. Teraz gdzie ta tabliczka? No znowu zniknęła gdzieś. Twe sługi wygrywają. Co ty tu? Przepraszam, taki dziwny głos. Zaatakowano twoje stwory. Co ty tu robisz? Twe sługi wygrywają. A teraz się pośmiejemy trochę. Rogaty, co jest z tobą? Zacznij trafiać. Twe sługi wygrywają. Twe
perswazja i od razu idzie lepiej. No, długo to jeszcze pozostaje. Zająłeś komnatę wroga. Okej, rogaty, chodź tu. Rogaty, Ej, rogaty mi zniknął. Fuck, pewnie go rozwaliła ta pułapka kamienna. Dobra, pamiętajmy o nich w naszych... pamiętajmy o nich, o nich w naszych modlitwach, tak jak o wszystkich kolegów. Naprzód! Zająłeś się. Za wolność, za zło, za rogatego. Za wszystkie chochliki poległe od tych zasranych pułapek elektrycznych. Zwyciężyłeś wrogów, strażnik. We are the champion. Podbiłeś to królestwo. Tak, jakaś informacja na koniec? Zawsze była taka, taki monolog. Chyba nie. Szkoda. Zwycięstwo! Więc tradycyjne przejmowanie reszty komnat. Musi być. Masz za mało złota. Musi być. Przy okazji, gdzie jest cielsko od rogatego? Nie chcę mi się go za bardzo szukać, on gdzieś na pewno jest, ale... Nie wiem, gdzie on może być. Tutaj gdzieś. Wejście jest atakowane. Rogaty. Nie umiem, po prostu chodzi mi o znak krzyża tutaj. Pamiętamy o tobie i o twoich zasługach. Zająłeś komnatę wroga. Rogatego trzeba by było pogrzebać, zanim zniknie. No nie wiem, czy go zabrano. Nie zniknął, szkoda. Zająłeś komnatę wroga. Dobra, już nie będę się... Zająłeś komnatę wroga. Dzień wypłaty. Zająłeś komnatę wroga. Czerpują się zapasy złota. Debil. Wszyscy zająłeś debil. Komnatę wroga. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Zająłeś komnatę wroga. Ile jeszcze tego zostało? Jeszcze trochę. Tu niech ktoś idzie w tą stronę. Teraz jak się ta lokalizacja nazywa? Marikam? Karimar. Chociaż Marikar jakoś tak bardziej wchodzi w ucho. Sługi irytują się. Nie masz czym płacić. Niech idą! Do piekła. Zająłeś komnatę wroga. Żartowałem. Zająłeś komnatę wroga. Szkoda mi tego rogatego naprawdę, ale cholera, nie zapisywałem gry podczas ataku. Mówi się trudno po prostu. Rogaty dużo zrobił, dużo zabił. No i tyle mogę powiedzieć o rogatym. Pewno będę go wspominać dosyć często. Bo pomógł w zwycięstwie Imperium Zła. Zająłeś komnatę wroga. Koszary. I sala tortury. I warsztat. Co jeszcze zostało? On ma więzienie, a ja nie. To jest po prostu nie fair. A ja ma oczyszczalnię? To bym się obraził już po prostu. Nie, nie ma oczyszczalni. Ha! Zająłeś komnatę wroga. On ma więzienie, ale ja mam za to cmentarzysko. Niech wszyscy polegli, spoczywają w pokoju. Zająłeś komnatę wroga. A bohaterowie niech zdychają. Zająłeś komnatę wroga. Na wieki. Gdzieś tu próbował się dokopać, widzę, ale nie zauważył nawet, że tutaj jest skała. A nie, on chciał się tutaj dokopać, tylko nie wiem, chochlików mu zabrakło? Stwory zaczęły zabijać jego chochliki? Zająłeś komnatę wroga. Szczerze nie widziałem tego chochlików. Może zginęły. Gdy się stwory zaczęły buntować. Okej, ostatnia. O, podobała mi się nawet ta lokalizacja, kiedy już się wszystko zaczęło ogarniać. To poszło nawet. Zająłeś komnatę wroga. A po odsłonięciu mapy to już wszystko jakoś sobie tak poleciało od siebie. Ale tu coś jest chyba, tak? To jeszcze do tego się dokopię. Nie mogę niczego zostawić. Aha, to jest kradzież bohatera. To ten bohater będzie... przejdzie na moją stronę na znak... pamięci rogatego.
Nie, pomnika mu stawiać nie będę. Jeszcze. Daj mi to, ja chcę tego użyć. Zaczarowałeś mi śmiech. Ładnie, dziękuję. A który masz po... No, ładnie. Twoje stwory walczą między sobą. Dobra. Nadeszła taka chwila, że należy się pożegnać z tą krainą. Także ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki z serii Zagrajmy w Deeper Dungeon. To była naprawdę świetna nowa mapa. Zaczęła się robić świetna, kiedy Rogaty dołączył do mnie. Dobra. Twoje stwory walczą między mógłbym jeszcze ich rozwalić, ale oni mają tu tylko złoto. Aha, jeszcze błyskawice tu są. Gdzieś. Czekajcie, zaraz znajdę. Okej, mam. Tylko tą błyskawicę przejmę i już naprawdę kończę. To się naprawdę przedłuża. Pamiętam, kiedyś mówiłem, że 16-minutowy odcinek będzie jednym z dłuższych na moim kanale, a tu nagle się okazuje, że odcinek normalnej serii zajmuje pół godziny. No, dojść z tą błyskawicą, niech ona mi się pojawi tutaj na pulpicie czarów. Ja się oficjalnie pożegnam i koniec po prostu. Zobaczymy tylko... Aha, podsumowanie jeszcze, ja zapomniałem. Przesługi przegrywają. Fuck. Zapomniałem o tym. Dobra, olać. Dobra, niech się pojawi. Pojawiło się? Okej. No to teraz jeszcze zapraszam na podsumowanie tej krainy oraz zobaczymy jeszcze, jak nazywa się kolejna kraina. Tylko zapisik. Gra zapisana. Oto statystyki. Zbawiłem 47 stworów. Miałem wydajność 61, czyli niską. Czas 5529 sekund. Styl 82, to nie wiem za co. Ocena 4125. No i tutaj ogółem te... Liczba wejść 2. Przejąłem 2 wejścia. Zbudowane mosty, wykopane skały, suma wynagrodzeń. Wiadomo, to co było ostatnio, to tak możecie sobie popatrzeć. A tak będę też sobie na to patrzył. Zniszczenie strażnicy 1, spożyte kurczaki i tak dalej. Zawiedzone nadzieje. Dużo, oj, dużo tego było. Skaptowane stwory, no zero, bo nie miałem kogo kaptować, no chyba, że swoje własne stwory. Wypowiedziane kłamstwa. No podczas tego Zagrajmy będzie dużo kłamstw. Liczba ciał na cmentarzysku tylko 4 tam było. Wygrane bitwy 92, przegrane 33. Zatrudnione chochliki 4. Dużo mi zginęło. Oj, dużo. Obszar lochu. Pozyskane stwory no nie mam, bo nie było oczyszczalni. Ukradzione garce 0. Ukradzione zaklęcia 0. Wykorzystane drzwi 5. Liczba wejść. A to chyba już było. Zawał 0. No, to już było. Okidoki, co mnie tam dalej czeka? Aha. Drugie miejsce. Aby zabrakło mi 1000 punktów, no. Dobra, co my tam mamy dalej? Dalej mamy Belbata. Sądzę, że to znowu będzie jakiś jeden strażnik i mnóstwo bohaterów, albo na odwrót. Jeden mały strażnik, znaczy jeden duży strażnik i kilku pomniejszych bohaterów. Dlaczego ten pierwszy strażnik się nie zaciemnił? Jeśli będzie trzeba, to go przejdę jeszcze raz, o ile dobrze pamiętam, on był dosyć łatwy. Dobra, to tyle, zapraszam na kolejną krainę. Zagrajmy w Deeper Dungeon. Na razie.